który mamy w piątki. Raz, dwa, raz, dwa. Od kilku spotkań, które mamy właśnie u naszej siostry Bogusi w Żarach, zajmujemy się utwierdzaniem w wierze. Poruszamy tematy, które są zapisane w Słowie Bożym, które potwierdzają naszą wiarę, którą zapisujemy, czytamy teksty ze Słowa Bożego, które pokazują nam głębię naszej wiary, pokazują nam autora naszej wiary, pokazują nam również naszą tożsamość, kim jesteśmy. Kim jesteśmy dzięki Chrystusowi i w Chrystusie. Kim jesteśmy dzięki Bogu i kim jesteśmy w Bogu. Jakie przywileje nadaje nam fakt, że jesteśmy nowonarodzonymi dziećmi Bożymi. I dzisiaj to będzie kolejne rozważanie dla nas wszystkich. Nie wszyscy jesteśmy obecni na spotkaniach piątkowych, które myślę, że są cenne i warto pomyśleć w naszych codziennych zajęciach, jeżeli to jest możliwe, żeby skorzystać z takiej możliwości rozważania Bożego Słowa. A mianowicie dzisiejszym tytułem naszego rozważania dzisiaj jest taki tytuł kazania czy rozważania: Żywa świątynia. Dzisiejszy tekst pochodzi z pierwszego listu Piotra, z rozdziału drugiego, od wersetu 6 do 10. I to będzie podstawa naszego rozważania. Kilka tygodni temu, miałem tutaj z wami rozważanie na temat życia Piotra i tego, jakiej niezwykłej przemiany doznał dzięki pracy Ducha Świętego. Być może pamiętacie te słowa, które Pan Jezus tuż przed swoim ukrzyżowaniem skierował do Piotra. Do Piotra, który pewny siebie mówił: Panie, choćby Cię wszyscy zostawili, ja Ciebie nie zostawię. Jak Pan Jezus z miłością i z przyjaźnią kieruje słowa do Piotra, mówiąc: Szymonie, Szymonie, oto szatan zażądał, aby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem Ojca, aby wiara Twoja nie ustała. A Ty, kiedy się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. I ten list Piotra, mamy ich dwa w całym Nowym Testamencie, jest listem, w którym możemy widzieć niezwykłą przemianę Piotra. Nie widzimy już Piotra sprzed kilkudziesięciu lat, ale widzimy Piotra, który jest przywiązany do swojego Pana. Widzimy Piotra, który realizuje poprzez to słowo, poprzez nauczanie, to, do czego Pan Jezus go posłał. A Pan Jezus go posłał, aby utwierdzał swoich braci i siostry. Aby utwierdzał wierzących w wierze. I Piotr to czyni. Piotr to czyni w tym liście. Zanim jeszcze przejdziemy do tekstu, chciałbym, żebyśmy na chwileczkę zastanowili się nad tym, kto jest adresatem tego listu, do kogo Piotr pisze te słowa. Wiecie co, prawdy Biblii, prawdy Słowa Bożego ja przyrównuję do takiej ogromnej kupy puzli. To są takie puzle, jak wiecie, to są takie małe fragmenciki pewnego całego obrazu, które należy poskładać bardzo uważnie, mając za wzór jakieś zdjęcie, jakiś obraz. O, gdybyśmy nie mieli tego obrazu, to gdyby nam ktoś dał 10 tysięcy puzli do poukładania, przypuszczam, że kilkadziesiąt lat by nam zajęło ułożenie takiego obrazu. Jest łatwiej, kiedy mamy jakiś wzór. I oczywiście Biblia jest takim obrazem, takim wzorem, który możemy odczytywać i czytamy, starając się pozbierać te kawałki i zacząć układać z tych kawałków jedną całość. I coś takiego możemy też odczytać w tym liście i w słowach, które Piotr kieruje do wierzących ludzi, że kolejne kawałki puzli układają nam się w pewien obraz, pewną całość. Otóż Piotr apostoł kieruje ten pierwszy list swój, jak napisane jest w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie,
do wychodźców, którzy są w Kapadocji, w Poncie i tak dalej, na terenie obecnej Turcji. Cóż to byli za ludzie? To byli nasi bracia i siostry, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, ale byli to ludzie pochodzenia żydowskiego. I oni z powodu prześladowania za wiarę w Pana Jezusa musieli uciekać z miejsc swojego zamieszkania. Opuszczali Jerozolimę, opuszczali okoliczne miasta, uciekali, ponieważ prześladowanie, które tam wybuchło, było bardzo ostre i kończyło się nierzadko śmiercią. W związku z tym ci ludzie pakowali swój dobytek, opuszczali miejsca swojego zamieszkania, pozostawiali swoje nieruchomości, pozostawiali swój dobytek nierzadko, pozostawiali swoich bliskich, swoje otoczenie, swoją kulturę, swoją religię, no może religię to nie, ale przynajmniej to otoczenie religijne, i uciekli wiele set kilometrów, bo około 1500 kilometrów ze swoich miejsc zamieszkania na tereny obecnej Turcji. I znaleźli się tam w niewygodnych warunkach, bo znowu trafili w miejsca w obcej, do obcej kultury, do obcej religii, do obcego języka, do obcych ludzi, w miejsca nieprzyjazne. I tam ci ludzie zakłopotani w swojej wierze, może pełni pytań i wątpliwości o to, dlaczego tak sprawy się potoczyły, mimo że szczerze zaufali w Panu Jezusowi Chrystusowi. Zatem siedzieli w swoich domach, może rozmawiali, rozważali i pytali się, czy Bóg naprawdę nas kocha? Czy naprawdę Bóg jest z nami tutaj? Czy naprawdę dobrą decyzję podjęliśmy, zaufając, ufając Chrystusowi Panu? Taką cenę zapłaciliśmy, tyle nas to kosztuje. Czy Bóg nas widzi tutaj? Czy On o nas pamięta? Może zapomniał? I do tych ludzi właśnie Piotr apostoł kieruje słowo. Słowo utwierdzenia. Słowo pokrzepienia. Słowo wiary. W tym liście nie znajdujemy słów krytyki. Nie znajdujemy tutaj słów jakiegoś potępienia albo jakiejś nieprzyjemnej oceny. Ale widzimy tutaj słowo pokrzepienia. I drodzy bracia i siostry, to jest wielka odpowiedzialność kaznodziejów, nauczycieli słowa, aby to słowo, które głoszą, było takiego ducha Chrystusowego, było takiego ducha Piotrowego, który, i tak jak Chrystus nasz Pan, nie potępiał, nie krytykował, nie odrzucał, nie selekcjonował, ale dawał pociechę, napominał, zachęcał, zwracał uwagę, ale wszystko po to, żeby człowieka, Bożego człowieka poprawić, aby dać mu jakąś inspirację, aby natchnąć go do zmiany życia. I to wszystko Piotr apostoł w tym liście robi. To jest wielki przykład i wielka zachęta dla nas. Otwórzmy ten tekst, jak mamy. Pierwszy jest Piotra, rozdział 2, od wersetu 6 do wersetu 10. Dlatego to powiedziane jest w piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. A kto we mnie wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął, i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się o nich, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. I teraz od 4 wersetu.
Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny, i wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. To nie piękny i jakże głęboki i piękny tekst Słowa Bożego, który zawiera w sobie niezwykłe skarby Bożej miłości i łaski. Niezwykłe skarby, które Bóg w swoim miłosierdziu zdecydował się ofiarować człowiekowi. Na początku czytamy: oto kładę na Syjonie kamień węgielny. Piotr przypomina, przywołuje słowo zapisane przez jednego z największych proroków Starego Testamentu. Tak, dygresja. Z jakiegoś powodu 2-3 wieki temu podzielono Biblię na Stary Testament i Nowy Testament. W naszym języku, kiedy mówimy Stary Testament, to nam się kojarzy, że coś, co przeminęło, coś, co jest nieważne, coś, co powinno być zmienione, coś, co nie przystaje do naszych czasów. Powinno to się nazywać Pismo. To nie jest Stary Testament ani Nowy Testament, tylko to jest Pismo. Pismo przez Boga natchnione, przez Ducha Świętego. A więc Piotr przywołuje tekst z Księgi Izajasza, w którym Izajasz właśnie w swojej wizji proroczej mówi: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, kamień kosztowny, kto w niego wierzy, nie zawiedzie się. To jest tekst Księgi Izajasza. A w jakich okolicznościach to było napisane? Bo to jest ważne, to jest ten kolejny kawałeczek, który nam powinien pomóc zrozumieć tekst poselstwa Piotrowego. Otóż mamy około 7 wiek przed narodzeniem Chrystusa, a więc prawie 8 wieków przed wydarzeniami, przed tym momentem, kiedy ten list jest pisany. Izrael jest, w miarę się to wszystko jeszcze trzyma, jest podzielony. Są królowie odstępczy, którzy wiodą cały lud do bałwochwalstwa. Są jacyś reformatorzy i wśród tych okoliczności jest prorok Izajasz. Izajasz znaczy Pan moim zbawieniem. I ten prorok w swojej wizji proroczej wyprzedza coś, mówi o czymś, o czym sam na pewno nie wiedział, że na Syjonie ma powstać jakaś budowla. Bo kiedy jest mowa o kamieniu węgielnym, czyli Bóg ma plan zbudować jakiś dom. Bóg ma plan zbudować jakąś świątynię. To słowo Izajasza w tamtych czasach o tyle było dziwne, bo świątynia właśnie stała. Co prawda jej kondycja techniczna nie była zbyt dobra, bo po okresie różnych wojen domowych i przepychanek, a również bałwochwalstwa, świątynia ta, którą zbudował Salomon, była w fatalnym stanie technicznym. Więc, ale z drugiej strony, to było zadziwiające, co prorok mówi. Bo z jednej strony mamy świątynię, ale on wyprzedza, w swojej wizji proroczej mówi, że Bóg ma plan zbudować jakiś nowy obiekt, jakąś inną świątynię. I już mówi: oto kładę na Syjonie kamień węgielny. Tutaj Piotr Apostoł nawiązuje do tego tekstu i mówi, że właśnie wy, którzy jesteście tam w tej sytuacji, o której opowiadałem, właśnie na was to słowo się zrealizowało. Ale znowu jest trochę dziwna sytuacja, bo w Jerozolimie właśnie stała piękna świątynia zbudowana przez Heroda. Była zadziwiająca piękna, była wspaniała, to jest jej model. Tak wyglądała świątynia Heroda. To jest ta świątynia, w której Pan Jezus wtedy, kilka dni przed swoim ukrzyżowaniem, wszedł tam, wziął tam i zrobił porządek. To właśnie na terenie tej świątyni. A więc znowu Piotr pisze o jakimś dziwnym zdarzeniu, bo mówi: oto kład, przywołuje to poselstwo z Izajasza proroka i uświadamia tym wierzącym, tym, którzy są w tym zakłopotaniu, wśród pytań i wątpliwości. Oto mówi: oto na was
to proroctwo się stało. Oto na was to proroctwo się spełniło. Bo Bóg postanowił założyć na Syjonie, położył na Syjonie kamień i zaczyna budować budowę nowej świątyni, ale nie z kamienia, ale nie z drewna, ale nie budynek martwy, ale obiekt zbudowany z ludzkich serc, z ludzi. Dlatego wspomina, bo wy jesteście żywymi kamieniami tej świątyni. Kiedy się jeździ po Europie, po świecie, szczególnie po Europie, można oglądać niezwykłe budowle architektoniczne z przeszłych wieków. Miałem okazję być w kilkudziesięciu prawdopodobnie katedrach w Europie. Piękne obiekty, które zostały zbudowane prawdopodobnie po to, żeby władcy, którzy łupili swoich poddanych i zabierali pieniądze, budowali swój splendor. Były zbudowane po to niby, aby w tym obiekcie odbywały się kulty religijne, czczące Boga. Nie jestem przekonany, że Bóg był z tego wszystkiego zadowolony, ale to są budowle, martwe obiekty. Martwe obiekty, martwy kamień, nieżywy kamień, piękna architektura, piękne zdobienia, zachwycające, podziwiane przez turystów całego świata. Ale to są martwe obiekty, muzea religijne. A Bożym pragnieniem jest to, aby cześć i chwałę oddawali Mu żywi ludzie. Nie musi to odbywać się w jakimś budynku. Przykładem jest Goleniów. Jesteśmy tutaj, w tym miejscu. I nie jest ważne, że to jest prosty, zwykły budynek, który w ciągu tygodnia spełnia kompletnie inną funkcję. Ale to wartością tego spotkania dzisiejszego naszego nie jest budynek, ale jesteś Ty, bracie i siostro. To jest wartość, dla której jesteśmy tutaj, spotkaliśmy się. I wartością jest to, że spotkamy się tutaj Boże dzieci. Spotykamy się w prostym, zwykłym miejscu, ale jakość tego spotkania nabiera kompletnie innej wartości z powodu tego, że w Twoim sercu jest Chrystus Pan i jesteś częścią duchowej budowy. Fajne to jest? Czy to tak na serio, czy tak trochę tak słabo? Bracia i siostry, czy bierzemy to na serio? Mówimy dzisiaj, i apostoł Paweł mówił też o rzeczach, których nie mógł udowodnić materialnie. On nie miał dowodu materialnego na to. Bóg tak założył w tym nowym prawie ustanowionym przez Chrystusa, że wierzący ludzie chodzą w wierze, a nie w oglądaniu, jak czytamy w drugim liście do Koryntian. Chodzimy w wierze, a nie w oglądaniu. I oto Duch Święty, który jest w nas, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, nowonarodzonym Bożym dzieckiem, Duch Święty jest w tobie, to On te rzeczy ci potwierdza. O tych rzeczach ci mówi. I trzeba tylko się pokochać w to, uwierzyć w to. A więc idziemy dalej. Oto Bóg mówi, ja zakładam inny obiekt na Syjonie. Zakładam kamień węgielny. A któż to jest ten kamień węgielny? Kto to jest? Kim jest? Kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, którego Bóg postanowił dać na ziemię, zgodnie też z wolą swojego Syna, aby ten oddał swoje życie i stał się początkiem, podstawą kamieniem węgielnym i świątyni. Ale jeśli chodzi o kamień węgielny, to jest jeszcze bardzo ciekawa rzecz. Bardzo ciekawa rzecz, spróbujmy popatrzeć na to. W naszych budowlach my się nie spotykamy dzisiaj z kamieniami węgielnymi. Fundamenty, które są tutaj, Felek był bardziej specjalista od fundamentów, jest. Fundamenty, które są zakładane, jest po prostu wylewana ława, wylewane są zbrojenia i tak dalej. I na tym się, to się zalewa betonem i na tym się buduje budowlę. Kiedyś nie znano ani stali, ani betonu nie lano. Znano jakieś spoiwa i dlatego budowla w tamtych czasach musiała być bardzo dobrze zaprojektowana i przygotowana. W tamtych regionach, tam domów nie buduje się na piasku, bo tam jest skalisty teren. Teren, na którym mieszka, o których mówimy, to są tereny skaliste, tam jest dużo skal. W związku z tym tamte fundamenty nie muszą być kopane nie wiadomo jak głęboko, po prostu na skalę ustawia się kamień.
Ale żeby to wszystko się trzymało porządnie, może jeszcze jeden obrazek, żeby to wszystko się porządnie trzymało, to trzeba było założyć kamienie węgielne. To jest kamień węgielny, czyli to nie jest od węgla, tylko od węgła. Tak? To jest coś, co jest narożnego. Więc kiedy ten kamień węgielny był potężny kamień, jest staroczna budowla, jest potężny kamień był węgielny, założony na narożniku, na wszystkich czterech rogach, czy na wszystkich rogach, to było duże prawdopodobieństwo, że ta budowla będzie stabilna, że ona się nie poruszy, że te wszystkie rogi, że to nie będzie tak, że po kilku latach zobaczymy, a ten dom tak się troszkę jakby tak lekko i w pewnym momencie się przychyli. A więc te budowle były bardzo stabilnie, bo widzicie, że on jest zakotwiczony aż dotąd, nie? To jest potężny kamień, bardzo uważnie wybierany z litego, porządnego kamienia, porządnie ociosany, ustawiony bardzo, tak jak należy zgodnie ze sztuką, budowano na czterech rogach i tak budowano dom. I o tym też mówimy, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny element budowli. My tych elementów nie znamy, bo nasze technologie dzisiaj są kompletnie inne, w odróżnieniu od tamtych, ale to jest bardzo ważna rzecz. Mianowicie zwracamy uwagę na kamień węgielny, który jest tutaj. Kiedyś nie znano zbrojeń, w związku z tym kamienie były układane jeden obok drugiego pod odpowiednim kątem, a na końcu był kamień tak zwany zwornik. Wystarczyło wyjąć zwornik i wszystko się sypało. Wystarczyło, żeby było sklepienie z czterech stron podciągnięte, dzięki rusztowaniu, a na końcu był wkładany kamień. I ten kamień trzymał wszystko razem. Wystarczyło tylko wyjąć kamień i wszystko. I o tym też tu jest mowa. Zobaczcie, werset siódmy. Kamień, którym wzgardzili budowniczowie. Czyli mamy budowniczych, którzy powiedzieli, my nie potrzebujemy Chrystusa, żeby był naszym kamieniem węgielnym, akurat fundacyjnym, kamień węgielny. I oni zaczęli budować to bez Chrystusa. I oczywiście odrzucili Go jako kogoś, kto jest na górze. A Słowo Boże nas uczy w liście do Kolosa, że Chrystus jest głową Kościoła. To jest to. To jest ta budowla. Chrystus jest, pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, mówi nam, że jest kamieniem węgielnym budowli, na którym stoi fundament nauczenia apostolskiego, a Kolosan mówi nam, że na końcu jest głowa, która trzyma wszystko. Zobaczcie, że Pan Jezus jest początkiem i końcem tej budowli. Budowla nie istnieje bez Chrystusa. Czytamy też w liście do Filipian, czytamy takie słowo, które w liście do Efezjan czytamy tam, że oto, że Kościół wzrasta, trzymając się głowy, z której wszystko się roznosi na całe ciało. Prawda? Tak więc mamy niezwykłą budowlę. To wszystko jest tak pięknie napisane, że Chrystus jest początkiem i końcem. Chrystus zaczyna i spaja całą budowę. I o tym tu jest mowa. A gdzie my jesteśmy? Między. Tak, a my jesteśmy żywymi kamieniami. Drogi bracie i siostro w Chrystusie, czy wiesz o tym, że jesteś żywym kamieniem w świątyni, której początkiem i końcem jest Chrystus? A co ty tam robisz, powiedz? Co ty tam robisz, jako ten kamyk? Zasadą tamtych budowli było to, ponieważ były te budowle też bez spoiwa, albo bardzo słabego bez spoiwa robione, że te każde kamienie były ciosane i układane jeden na drugi. Tak? Mocno do siebie przylegające. Bardzo, bardzo wszystkie dopasowane. To było wszystko przemyślana budowla, która wiele z nich do naszych czasów stoją, wiele z tych budowli stoi w naszych czasach. Możemy podziwiać kunszt tamtych budowniczych, że bez cementu, bez zbrojenia
budowane takie obiekty i często gdyby nie trzęsienie ziemi, to wiele z nich jeszcze do tego czasu stało, albo jakieś zawieroby wojenne. I zobaczcie, oto Bóg buduje kompletnie inną świątynię. I mówi Piotr do tych ludzi, wiecie kim wy jesteście? Oto na was spełnia się Boże proroctwo, dane 7 wieków temu przez znanego wam Izajasza. Oni dokładnie wiedzieli, kto to jest, co to jest za prorok. Oto Bóg mówi, oto Piotr mówi, Bóg realizuje na was ten swój plan. Mówiąc szczerze, jest to plan odwieczny. Gdybyśmy wrócili do drugiej Księgi Mojżeszowej, to tam jest taki fragment w 28 rozdziale, w którym jest spotkanie Boga z Mojżeszem i jest tam mowa o tym, że Bóg mówi, oto ja mam plan, że uczynię z was królestwo kapłańskie, naród wybrany, abyście dawali świadectwo o mnie ludziom. Zobaczcie, że oto na tych ludziach, tutaj, do których Piotr pisze, realizuje się ten Boży plan budowania żywej świątyni, prawdziwej, żywej, której nie przewróci żadne trzęsienie ziemi. Żywej, która jest zaczęta i spojona dzięki Chrystusowi. Czyż to nie jest wielka rzecz? Ale dalej mówi nam, kim jesteśmy? O, jeszcze po drodze tam jest powiedziane o tym, że dla ludzi, którzy nie wierzą, ten kamień jest nadal kamieniem. On się nie dezaktualizuje, ale jest to kamień, o który się niewierzący potkną, upadną i rozbiją swoje czoło, a tak naprawdę ich kresem będzie potępienie wieczne. Dlatego to słowo dzisiaj jest mówione do wierzących ludzi, ale również jest wyzwaniem dla każdego z nas. W jaki sposób ja staję się kamieniem, żywym kamieniem? I to jest napisane w wersecie 6-9. W jaki sposób ja się staję żywym kamieniem? Jak mogę być, czy ja wiem, że jestem żywym kamieniem w Bożej świątyni? W jaki sposób ja się staję kamieniem żywym świątyni? Jest napisane w 9 wersecie, ale wy jesteście rodem wybranym. Piotr apostoł nawiązuje to w takiej lakonicznej formie, bardzo króciutko, do niepojętego przez nas Bożego dzieła. Gdybyśmy otworzyli Ewangelię Jana, rozdział 1, werset 10, zobaczylibyśmy, jak tam jest napisane, że werset 12. Którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi i z ciała, ani z cielesnej woli mężczyzny, lecz z Boga. Dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Wczoraj miałem trochę czasu, byłem sam w domu i gdzieś koło 12 pukanie do drzwi. Otworzyłem, stało dwóch panów. Domyśliłem się, kim są. Zaprosiłem ich na rozmowę do domu i mieliśmy dobrą rozmowę, ale rozmowa, która mnie osobiście nasyciła niesamowitym smutkiem. Ponieważ kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, o Królestwie Bożym, o tym, że niebo nas czeka, ten pan mi powiedział, że on mi zazdrości tego, że ja się czuję dzieckiem Bożym. Bo on nie czuje się dzieckiem Bożym, a nawet nie ma takiego pragnienia, żeby być dzieckiem Bożym, bo on chce żyć na ziemi. I mimo tego, że czytaliśmy ten fragment również, to on mówi, nie, ja nie jestem dzieckiem Bożym. Ale jeżeli nie jesteś dzieckiem Bożym, nie masz dziedzictwa Bożego. I znowu otwieramy list do Rzymia i znowu, ale mam nadzieję, że ten czas, który spędziliśmy, dał trochę do zastanowienia się temu człowiekowi. Być może nie chciał być otwarty, ponieważ nie był sam i nie chciał być otwarcie rozmawiać, ale zobaczyłem w jego oczach jakiś błysk niepewności, jakiegoś zainteresowania. Być może Duch Święty dotknie jego serca i sprawi, że on pozna prawdę. W jaki sposób stajemy się żywymi kamieniami? No to tu jest odpowiedź. Żywym kamieniem stajesz się, kiedy jesteś rodu wybranego.
I znowu tutaj apostoł Piotr nawiązuje do czegoś, co znane Żydom było, mianowicie to, że oni wiedzieli o tym, że są narodem wybranym. I są. Naród żydowski jest narodem wybranym i pozostanie tak, dopóki Pan Bóg nie wypełni postanowień swojego przymierza. Ale teraz do tych ludzi, do braci i sióstr pochodzenia żydowskiego, Piotr znowu mówi: wy jesteście rodem wybranym. Drugi raz. Drugi raz? Bo to Bóg mówi przez Piotra: wy jesteście rodem wybranym innego rodzaju. Tamto wybranie było według ciała. Wystarczyło narodzić się z małżeństwa żydowskiego, aby być członkiem narodu wybranego. Wystarczyło, żeby każdy potomek płci męskiej w 8 dniu został obrzezany, aby był uznany za Izraelitę, za Żyda. Przez to nie trzeba było nic specjalnego spełniać, aby stać się członkiem narodu wybranego. Ale to Bóg tutaj mówi o rodzie innym wybranym, który się nie rodzi według ciała i według cielesnej woli mężczyzny czy z krwi, z ciała, ale z Boga. Bóg jest twoim rodzicem. Bóg ciebie zrodził. Bóg jest twoim tatą i mamą. Bóg jest twoim ojcem i matką. Bóg zrodził ciebie przez Ducha Świętego, przez swoje słowo. Jesteś rodem wybranym. Na pewno? Kiedy my tak patrzymy na siebie i czytamy te słowa, patrzymy na siebie oczami, które widzą ciało. Widzimy siebie zewnętrznie. Piotr apostoł w tym słowie otwiera nam tajemnice duszy, tajemnice duchowe. Mianowicie Bóg przez Piotra pokazuje nam to, w jaki sposób widzi nas. Nie w taki sposób, jak my siebie widzimy, ale w jaki sposób Bóg nas widzi. I Bóg widzi w ciebie, jeżeli jesteś rodem wybranego, jesteś nowonarodzoną osobą, to Bóg w ciebie widzi jako kamień żywy. Widzi ciebie jako część Bożej budowli. Widzi ciebie jako część Bożego narodu, jako część rodu wybranego. I my możemy na siebie patrzeć i myśleć: rozumiem, ale ten na pewno nie. Tamta ma wątpliwości. Oczywiście to, że jesteśmy rodem wybranym, nie oznacza, że jesteśmy rodem idealnym. To, że jesteśmy rodem wybranym, nie oznacza, że jesteśmy idealnymi dziećmi. Nie jesteśmy idealnymi dziećmi Bożymi. Szkoda, ale nie jesteśmy. I chcę wam powiedzieć, że Bóg o tym wiedział, wybierając ciebie i mnie jako żywy kamień. On wiedział, że nie jesteśmy idealni i nie będziemy idealni. Ale Bóg, dobry nasz Ojciec, który nas zrodził, pokochał nas i przez swojego Ducha Świętego z cierpliwością nas wychowuje, przemienia nas. Jak to Paweł apostoł w liście do Efezjan mówi, porównując relacje między Bogiem, czy między Jezusem a nami do małżeństwa, mówi nam o tym, że Chrystus oczyszcza nas i troszczy się o naszą czystość. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z naszych przewinień. Gdyby nie to wszystko, nic by z tego nie było. Nie bylibyśmy kamieniami żywymi. Bylibyśmy nadal trupami, nieżywymi kamieniami. To są niezwykłe rzeczy. A idziemy dalej. Czas pędzi. Dalej czytamy. Wy jesteście królewskim kapłaństwem. Mówiąc szczerze, tam powinno być napisane królestwem kapłańskim. Pamiętacie, że Pan Jezus mówił, że przyszedł, aby ustanowić swoje królestwo. Tak? Czyli to ma być królestwo kapłańskie. O czym tu jest mowa? Żydzi wiedzieli, że kapłanami mogła być tylko określona grupa ludzi. A więc to byli ludzie z pokolenia Lewiego, tylko mężczyźni, odpowiednio do tego przygotowani, to byli kapłani. Tymczasem to królestwo kapłańskie otwiera się znacznie szerzej, bo już nie trzeba być ani Żydem, nie trzeba być z pokolenia Lewiego, nie trzeba być tylko mężczyzną, ale i kobieta, i mężczyzna może być
kapłanem Boga. Może służyć Bogu jako kapłan, jako kapłanka. Tak wygląda mniej więcej arcykapłan, tutaj po prawej stronie arcykapłan tak wygląda, tam wygląda zwykły kapłan, który sprawował służbę w świątyni. Dzisiaj nie trzeba się nam ubierać w specjalne szaty, bo mamy jedną. Jaką mamy jedną? Jedną szatę mamy. Mamy szatę sprawiedliwości, białą szatę, która zamieniła naszą splugawioną, brudną, zafajdaną szmatę grzechami. Naszej sprawiedliwości, naszych dobrych uczynków, jak to rozmawialiśmy na grupie ostatniej, jak to niektórzy ludzie mówią, no nikogo nie zabiłam, nikomu nie ukradłem, więc Bóg nie może mieć do mnie pretensji. Tak jakby to był wielki wyczyn, nikogo nie zabić i nikomu nic nie ukraść, prawda? I więc te ludzkie uczynki, to ludzki punkt widzenia na siebie samego wygląda, jak Bóg mówi przez Izajasza zresztą, jak splugawiona, brudna, zafajdana szmata naszych grzechów, naszego myślenia o sobie. I kiedy nas Bóg zradza, daje nam nową, czystą szatę, która jest uprana w krwi baranka. Sprawia, że jesteśmy gotowi i oczyszczeni, aby iść do świątyni Bożej i Jemu służyć. Każdy kapłan, zanim wszedł tam, to musiał składać ofiary za siebie, przejść pewien proces oczyszczania, żeby mógł przekroczyć próg. Jeżeli tego nie dopełnił, jak arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego, to zachodziło takie podejrzenie, że jeżeli wszedł nieodpowiednio przygotowany, ponieważ raz w roku wchodził tam, to wchodził do miejsca najświętszego i gdyby wszedł tam odpowiednio nieprzygotowany, ale to czy się przygotował, to nikt z kapłanów nie wiedział dobrze, to na wszelki wypadek przywiązywano mu do dużego palucha u nogi sznurek. Bo gdyby się okazało, żeby wszedł tam nieprzygotowany i padłby trupem, bo tak było, to wtedy go wyciągnęliby, bo nikt nie mógłby tam wejść. A więc i zobaczmy, co się dzieje, ale my w tym budynku świątyni, w tej świątyni, jako żywe kamienie, jesteśmy oczyszczeni krwią Chrystusa. Czytam u Jana, jeśli by kto zgrzeszył, orędownika mamy u Boga. Wyznawajmy grzechy nasze, a Bóg, który jest sprawiedliwy, oczyści nas i omyje nas ze wszelkiej nieprawości. To sprawia, że możemy służyć naszemu Panu jako królestwo kapłańskie. Jeżeli jesteś nowonarodzonym dzieckiem Bożym, jesteś kapłanem, kapłanką Boga Najwyższego w Jego świątyni żywej. Czy to nie jest coś niezwykłego? I tak, bracia i siostry, kiedy przychodzimy do tej społeczności tutaj naszej niedzielnej, czy piątkowej, czy domowej, obojętnie jakiej, myślmy o tym. Niech nasze serca będą rozpalone, że oto Bóg w swoim miłosierdzie powołał Ciebie i przywołał Ciebie również na to miejsce. I mamy taką okazję, aby wspólnie razem oddać Bogu cześć jako kapłani w tym miejscu. Poprzez modlitwę, poprzez wspólny śpiew, poprzez nasze gorące serca do uwielbienia Boga, do oddawania mu czci. To jest dobry czas. Jesteśmy kapłanami Boga Najwyższego. Ale idźmy dalej, bo czas pędzi, nie wiem co. O, jeszcze dwa. Narodem świętym, ludem nabytym. Narodem świętym, ludem nabytym. To znaczy, że nasz Pan, tak jak kiedyś Izrael został wydobyty z niewoli, nie dzięki własnej sile i możliwościom, bo takich nie mieli, ale dzięki bezpośredniej interwencji Boga. Dzięki tej krwi baranka, która pomazała ich drzwi, wydobył ich Bóg z tamtej niewoli. Tak samo tych ludzi i nas samych Bóg nabył krwią Chrystusa. Bóg zapłacił za naszą niewolę krwią Jezusa. Każdy z nas był w niewoli diabelskiej, w niewoli szatańskiej, zniewolony, ale to Bóg nas wydobył z tej niewoli dzięki krwi Jezusa Chrystusa. Gdyby nie ta ofiara, nadal wszyscy bylibyśmy spętani pętami diabelskiej niewoli, a naszym kresem byłoby wieczne potępienie. Bóg też nas sprawił, że jesteśmy ludem świętym. Co to znaczy lud święty? To ten lud,
który jest wydzielony ze świata i przeznaczony do konkretnego celu. To nie jest wybór przypadkowy. Bóg nas czyni swoje świątynie nie dla swojego kaprysu, ale dla szczególnego celu. A tym celem jest wychwalanie Boga. Czytamy tam, abyśmy rozgłaszali cnotę tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. To jest nasz cel. Drogi bracie i siostro, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, nie znam wszystkich z nas tutaj dokładnie, a jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, a to, czy jesteś, czy nie, to wiesz, ty stajesz. Jeżeli masz wątpliwości, to trzeba te wątpliwości rozwiać. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem nowonarodzonym, wiesz o tym, bo Duch Święty, który jest w tobie, o tym ci mówi. Jeżeli masz wątpliwości, rozwiej je. Ale jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to pamiętaj o tym, jakimi przywilejami i dobrami duchowymi Bóg ciebie obdarował, sprawiając, że jesteś rodem, rodu wybranego, że należysz do królewskiego kapłaństwa, czy do królestwa kapłanów. Sprawił, że jesteś częścią świętego ludu. I sprawił też, że jesteś tu, kim jesteś, ponieważ Pan nasz zapłacił za ciebie swoim życiem, swoją mękę. A to wszystko po to, abyśmy wychwalali Jego imię, abyśmy rozważali Jego cnoty, abyś ty i ja, umieszczone w tej budowli, sprawiał takie wrażenie, że kiedy świat popatrzyłby na ten zbór w Goleniowie, na te kamyczki tutaj, żeby ci ludzie w Goleniowie mogli powiedzieć: ale to jest coś. A tak jest? Jesteś kamyczkiem w miejscu swojego zamieszkania. Jesteś kamieniem, żywym kamieniem w miejscu swojej pracy. Jesteś żywym kamieniem w swoim małżeństwie. Jesteś żywym kamieniem w swojej rodzinie. Jesteś żywym kamieniem wśród koleżanek i kolegów. Dajesz to świadectwo, że jesteś rodu wybranego, innego? Czy dajesz to świadectwo, że jesteś ludem świętym? Jesteś żywym kamieniem? Po to tam jesteś, żebyś ogłaszał i wychwalał naszego Boga. I drodzy bracia i siostry, drodzy kochani, to dawanie świadectwa niekoniecznie ma polegać i chyba nie powinno polegać na ciągłym zwracaniu uwagi na czyjeś błędy. Niekoniecznie musi polegać na tym, że kiedyś widzimy kogoś, kto według nas postępuje niewłaściwie, a nie jest Bożym dzieckiem, żebyśmy powiedzieli: ale ty znowu taki zły jesteś. Na tym nie polega świadectwo. Z jakiegoś powodu złodzieje, grzesznicy i prostytutki czuły się doskonale w towarzystwie Jezusa Chrystusa. Nawet uczeni Piśma mówili: z kim się zadaje? I nie sądzę, że na Pana Jezusa oni wywierali wpływ. Ale jestem przekonany, że Pan Jezus wywiera wpływ na nich. I później mieliśmy tę sytuację, że grzesznica przyszła i umywała nogi Jezusa swoimi łzami i wycierała swoimi łzami. I wycierała swoimi włosami z wdzięcznością za Boże, za Chrystusowe przebaczenie. To jest nasza rola. Iść i dawać dobre świadectwo swoim życiem, swoją otwartością. Drodzy bracia i siostry, czyż to nie są wielkie, wspaniałe rzeczy mówione do tamtych ludzi, ale mówione też do nas. Ta treść do nas też również. Jesteśmy zwykłymi ludźmi z różnymi kłopotami, troskami, zmartwieniami, frustracjami, z niespełnionymi marzeniami, a może już bez marzeń żadnych, z jakimiś celami. Tutaj siostry przyjechały z daleka, pewnie wolały być tam, ale życie tak poprowadziło, że jesteście tutaj, że niedługo będziemy mieć polski i polsko-ukraiński zbór, nie? Już mamy na to, tak? Też w Ukrainie jesteście? Polsko-ukraiński zbór będziemy mieć i będziemy chwalić Pana i po polsku, i po ukraińsku. I fajnie, i dobrze. Ale zobaczcie, że mimo to, gdzie jesteśmy, jacy jesteśmy, zdrowi czy chorzy, czy starzy czy młodzi, czy piękni czy jeszcze piękniejsi, jesteśmy żywymi kamieniami w Bożej budowli. I Bóg na nas tak patrzy. Tak Bóg na nas patrzy. I wiecie co? Spróbujmy popatrzeć tak na siebie.
Spróbujmy tak na siebie popatrzeć. Bez krytycyzmu, ale z tą miłością Bożą. Oto brat czy siostra siedzi koło mnie, jest żywym kamieniem, tak jak ja. I tworzy tę budowlę. Budujmy się razem w dom duchowy. Na fundamencie i z tą głową na Chrystusie. Postańmy. Panie Boże, ja Ci dziękuję za to.